Ale miał Paweł akcję, co? Kurde. Nie dość, że ABS mu się rozwalił. W transporcie uszkodziliśmy przewód motocyklu. I nie działa ABS. I systemy kontroli trakcji. To jeszcze na dodatek zagotował hamulec i poszedł, kurna, w winklu prosto, no, masakra. Dobrze, że nic się nie stało, ale akcja gruba. Bardzo gruba. Gdzie jesteście? A ja tu na spodzie robiłem. Okej. Także, kurde, chwała za to, że się nic nie stało, ale akcja gruba. To, kurde, naprawdę można się najeść strachu, o, widzę cię, no. Można się najeść strachu, bo kurde, ja bym nie chciał się tak zatrzymać, że hamujesz i pusto, nie? Na pewno było to bardzo głupie uczucie, kiedy nie masz kontroli nad tym, co się dzieje. Zapewne byłoby tak samo. Kurde, akcja rzeszła. Dlatego trzeba dwójeczką z góreczki, panowie? Ja jakoś nie wiem. Nigdy mi się to nie zdarzyło, nie wiem czemu. No bo... Może inaczej jeżdżę, ale ja spokojniej też jeżdżę tutaj, jakby tak nie dziduję, żeby dohamowywać bardzo agresywnie. Mam te. No widzisz, opona jedzie mięciutka, nie? To pięknie. Dlatego z górki trzeba ostrożnie, to nie ma co ten. Ja wczoraj tyłem dohamowywałem, przygrzałem tył, to później w ogóle nie używałem hamulców. I da się, nie? No ale jedziesz wtedy spokojniej, no nie, wiesz. No dobra, schodzi, 30 na godzinę. No. Kolano, nie? A nie, tam dzidować. Przy 30 na kolano schodzić? Dureń, nie? O, tu ładny widoczek. Nie, jeszcze nie. Teraz się chłodzi. Pięćdziesiątka. To pojechał, nie? Tak, do samego końca. Paweł, zbieraj się, jedzie. Dobra. O, jak to ładnie. Gotów? Ja jadę, no. A Rafał też jest, nie? Jedziemy. Dobra, za zakrętę wychodź tam. Jedziemy, nie zamulamy. Jeszcze ja i już, o, dobra. Kurde, tak często staję tutaj z chłopakami, że ten przejazd to... Normalnie całodniowy, ale co chciałem powiedzieć, no człowiek tak by chciał uchwycić jak najlepsze te momenty i to wszystko. Tak rzadko się przecież przyjeżdża w takie miejsca. Dla mnie bynajmniej to jest niesamowite przeżycie. Być tutaj, zobaczyć to na własne oczy, przeżyć tą przygodę, przejechać tą drogę po prostu, a i tak bardzo bym chciał podzielić się później i z wami, i w ogóle podzielić się emocjami z takiego wyjazdu. Może ktoś też tutaj przyjedzie, może też będzie chciał to zobaczyć dzięki temu, że ja to pokażę gdzieś. No w każdym bądź razie nie sposób jest po prostu się czasami gdzieś nie zatrzymać, żeby nie zrobić zdjęcia jakiegoś fajnego albo fajnego ujęcia. No kurde, jest po prostu przepięknie, nie? Te widoki, nie wiem, ja to jestem chyba zboczony na punkcie gór w ogóle, nie? Kurde, ale Paweł musiał się najeść strachu, jakbym tak teraz tutaj sobie zjeżdżał i miał... nie miał hamulca. Kuźma, trzeba mieć stalowe nerwy. Ale tam... Chłopaki też troszeczkę, no... Lubią podzidować, ja też, ale nie dziś, o. Dziś niespecjalnie. Mnie to tam ciągnie do tego. O, to ślisko na tym. Wpuszczę, o, dobra, odpuściłem, o, coś tu stoi, kto to tu stoi? Ja. O, patrzcie, znajomy Gienek, siema znajomy Gienku. dawaj. A ja to nagrywam, to, opowiadam. Hamulców nie spadł. No właśnie opowiadam o tych hamulcach i dzidowaniu. No, na vloga. Ja to spokojnie, człowieku, czwóreczka i sam jedzie i automat. No, także ten... trzeba mieć opanowanie. Naprawdę, to kurde... Ja bym się grubo wystraszył. Na pewno, zresztą Paweł też mówił, że było grubo. No bo sobie idziesz w takim zakręcie, a tu się rozpędza, kuźwa, nie ma hamować, nie? O kuźwa, znowu te... Na tych metalowych można się ślifnąć. Ale i tak
zasadzie wydaje mi się, że większość ludzi przyjeżdża tutaj jednak, żeby sobie trochę agresywniej pojeździć. Mi to szkoda troszeczkę tych, kurde, widoczków, no, żeby agresywnie jeździć. Zresztą ja się nie nadaję na takie dzidowanie. Po takich ostrych, a krótkich łukach zaraz mi się robi niedobrze. To jest mój problem wielki, zdrowotny, kurde, który mam i który bardzo mi przeszkadza w jeździe motocyklem. No niestety, tak jest. Ponoć od mojego niedziałającego oka tak się dzieje. Ale nie mam stresu. Daję radę. O tak. Z wiekiem coraz gorzej. No, jak miałbym wam opowiadać i mielibyście mnie się zapytać, jak to jest, to no, jest ten. Jest kuźwa. Jest ten. Co ja tu mam rzucone? Dwójkę. To jest coraz trudniej powiedzmy wykorzystywać ten motocykl w 100% i powiem wam, że to jest takie, kurde, trochę wkurzające, nie? Ale jeżdżą, jest wielu starszych motocyklistów, którzy naprawdę ostro dzidują i mam nadzieję, że ja będę należał też do tej grupy, która będzie długo jeździć motocyklem i długo z niego korzystać i że te zdrowie mi na to pozwoli. O, tak. Marudzę, wiem, jak dziad. Nie ma wyjścia. Tak jest. Dobra, jadę z góreczki teraz. I was zapraszam na odcinek do samego końca. No i tutaj kończy się... kurde, jak to było? Nockalmstrasse. Tu zjechaliśmy, czekamy na Sebę, bo tak jak się umawialiśmy i myślę, że to jest... Nie wiem, zresztą muszę się ich zapytać, ale to tak najfajniej chyba, żeby wjeżdżamy. Jest taka przełęcz i każdy sobie może stanąć gdzie chce, spotykamy się po prostu na końcu i tyle. I już, czekamy na Sebę. Seba zaraz dojedzie, to polecimy dalej. I teraz już czas na obiadek. Mamy jeszcze trochę trasy do przejechania, bo zostało chyba z 200 coś kilometrów, więc jeszcze się tutaj ubawimy. Mamy jeszcze jedną trasę do przejechania płatną. Jest to trasa na Maltę, ale zobaczymy jak będzie, czy chłopacy będą chcieli tam wjeżdżać. No, zobaczymy jak minie dzień, bo tak naprawdę jak zawsze znowu wyjechaliśmy późno i jedziemy, bo piękne widoki, więc jedziemy po prostu bardzo długo. O. No, tyłem co dociągam zawsze, ale nie ten, nie aż nie wiedziałem, jadą. Aż tak mocno. Paweł, halo, halo. Paweł, jedziemy na... Paul. Nie ma go. Jedziemy na żabro, na żarło, Pawełku. I ty musisz z nogawki coś wytrząknąć. No dobra, to pojechali. Open mesh. O, jest. Jesteś? Tak. Ty, ale hamulec już ci działa normalnie z przodu, prawda? Tak. No. Dobra, okej. Okay. To ważne, wiesz. Płyn przygotował, jak i ja, kurwa, i nie, to za... Najgorzej jak to przegrzejesz, później to, wiesz... Mi co najwyżej aparat się zagotuje, w telefonie. Jak zagotujesz, to później to zapieka później. Po ale ten, to musicie powymieniać płyny hamulcowe, to po pierwsze, na... sportowe, tak, dokładnie. Masz tego RBF-a 660 na przykład, z Motula. On ma taką bardzo wysoką temperaturę wrzenia. No i tak trzeba będzie. A na inspekcji przy ilu się wymienia? Co dwa lata. A kilometry? Uwaga, coś tu się dzieje. Fabrik, a ten z kilometrami no? Jak? Nie ma kilometrów, bo płyn absorbuje co roku 20% wody. Aha. Hamulcowy. Tak czy inaczej, czy masz zamknięty, nie zamknięty, zawsze. Kuźwia, ty, a ten motocykl stał u tego gościa na mrozach, nic nie... To jest. Ten, to musisz, no. Co, ale fajnie sobie obiad jedli, widziałeś? Na ten, super. Jedziemy? Co dwa lata po prostu się wymienia płyn. Generalnie można, wiesz, my mamy miernik, urządzenie specjalne, nie? Którym sprawdzasz ten płyn. Ile ma tej wody i ono wyrzuca, czy trzeba wymieniać, czy nie, bo dużo, często ludzie przyjeżdżają, i on nie wie, kiedy miał wymieniany, nie? Aha. Więc miernikiem po prostu sprawdzamy, bo jeśli jest przegląd gwarancyjny, taki wiesz, że ma dwa lata, na ostatnie dwa lata przyjeżdża,
To wymieniamy, nie pytamy w ogóle gościa, bo to i tak jest w cenie. On i tak za to zapłacił. To nie jest dodatkowe płatne wtedy, no nie? Jedyne co, to jeszcze Yamaha co 4 lata nakazuje wymieniać przewody hamulcowe. Nie? Ja mam tu opłot, to wiesz, co tam. To ten, no nie, bo to są gumowe. No, w każdym razie każą wymieniać, żeby utrzymać jakość hamowania na tym samym poziomie jak nowe, nie? Oczywiście nikt tego nie wymienia, bo to jest nie ten. Ale to nie ma co wymieniać te przewody, bo to chodzi o to, że wiesz, jak wymienisz te przewody, to masz gwarantowane, że te hamulce będą działać identycznie, jak działały od nowości, nie? A przecież nawet jeśli to ci straciło tam 3% skuteczności, czy te przewody mają 3%, to co to jest? To jest, wiesz, nic w takim szosowym użytkowaniu, nie? Czyli na sportowy płyn wymienia od razu. Pierwszy co teraz? Płyn, tak. Płyn. I on wtedy ma tam 260 stopni wrzenia chyba, wiesz? To jest bardzo dużo. Co mówiłeś, że co? Opony nie masz z tyłu. Ja mam oponę zajebistą, panie. Tak, wyryty rant w środku. Widać, że nie kładziesz go na prosto i hajsa. Ale ja zawsze jadę prosto, słuchaj. Zawsze. Mnie nie ma zakrętów, no. Ja zawsze jadę prosto, bo prosta droga jest najszybsza i najtaniej wychodzi. Paweł też próbował pójść prosto. No chciał skrócić sobie drogę, ale mówił, patrzcie, kamień na drodze i pniak, nie? To nie, zawinął. A, czekaj, tu jakieś żarcie pewnie może być. No może. Trzeba się rozglądać. Może być. O, jaka tania waha, kurwa. O, hot dog. Hot dogu i do przodu. 1,70 zobacz. Wszyscy się tankują. No bo to jedna stacja, później masz tam daleko, nie? Buźwa już 14.30? No, buźwa to schodzi moment, nie? A teraz pomyśl sobie, usiądziemy na żarcie, to też kurwa zejdzie półtorej godziny, nie? I pełno pizdo będzie śliza. A ten. A to jeszcze nie do domu, myśmy jeszcze nie dojechali do celu podróży nawet. Tu jest jakiś gastkausty. Zajeżdżamy? Dawaj. No. Uwaga. Tu zajeżdżamy. Biker Treffer, no. Motocyklowy. Fajnie, bo we Włoszech jak są te motopunkty, restauracje czy tam bary, motory, to są tańsze. Jest naprawdę taniej tam, nie? No niby tak, no. A tutaj kurde, nie wiem. O, pa, jaki strój babka ma. Dobra, dawajcie. Papa. Pyk, jest jakiś stolik? Jest. Tam się dosiądziemy w cieniu, do tych dwóch. Do tej parki tam, kurwa. Jak usiądziemy, zaczniemy kląć, to spierdolą. Zjechaliśmy z Przełęczy i jesteśmy, co? Obiadek. Późna godzina się zrobiła w ogóle, bo 14. Dobrze widzę? Raz, dwa, trzy, tam macie zegarek. Sami zobaczcie. O, tutaj mamy. Tu mamy godzinę. W każdym razie, tak jak mówiłem, zrobiło się długo, zrobiło się późno, a my głodni. I teraz jeszcze półtorej godziny na żarcie. Albo z godziny zejdzie. A trasy? 300 km do zrobienia. To chyba to też nie mało, no nie? Ale chociaż zjemy w ładnych okolicznościach przyrody. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Jak? Smażony kotlet nadziewany z szynką i serem. A kotlet z czego? Kotlet z szynki. Pieczeń wieprzowa. Bo jest gulasz? Pieczeń może gulasz? Według przepisu babci. Knedle i sałatkę. Pieczeń wieprzowa według babci. Prawo. Nie, wyrobił się. Poleciał. Pięknie, pięknie, jedzonko przyszło. O, a ja mam kurde do frytek Haribo. Uuu, bajera. Dla dzieciaka. Ale nie, no zestaw dla mnie jest idealny na wielkość, nie? Chociaż ziemniaki z wody, kurde, mi się chce. Chyba się zamienię. Nie zamieniam się. No weź. Nie zamieniam się. Pa, co dostałem? Widziałeś, kuźba? Gularzyk? Fajny.
Pyszny, chodźcie do mnie. No, dobry. Ale wiesz co to jest bułka ten. To co masz tam te, to jest chlebek, nie? Mój zestawik elegancki, Haribo jest. A, idę po te. A, bo ty, to dla mnie ta woda? A, dobra, dzięki. To smacznego. Ten też z telefonem. Wszyscy z telefonami teraz.